Witajcie, witajcie. 28 lipca 2024 i jedziemy na czwarty już zlot Weterani Szostynowi organizowany przez Łukasza. Także w tym roku będzie ciekawie. Pierwszy raz byłem PR-ką, w tamtym roku byłem Peugeotem Szymona, teraz jedziemy moją Lancią. Z tyłu tutaj widzicie kolegę Igora, który tam żywo prowadzi dyskusję z Szymonem, a ze starami kolega Paweł. Tak, także jedziemy. Ma być ciekawie, przede wszystkim co roku jest lepiej, oprócz maszyn rolniczych, wszelakiej maści różnych pojazdów. W tamtym roku wjechała kolejka, w sensie lokomotywa taka wąskotorowa, jakaś tam techniczna. W tym roku udało się załatwić wjazd kolejki wąskotorowej Pogórzanin, także będą ciekawe atrakcje. No i oczywiście dmuchańce, strefa gastro, także co roku zlot obfituje w kolejne ciekawostki. Także widzimy się za chwilę na placu. Dzień dobry, po raz kolejny. Błękitny San, czyli ośrodek na terenie Dynowa. Godzina 9:36. O 10:00 rozpoczyna się zlot, auta już zjeżdżają, troszkę jest. Kudłaty za sterami, czyli kudłatego mogliście poznać na kanale Przemkowski Garaż. Przyjechali strażacy, zbierają pieniążki na Wojtka z OSP Drabinianka. To ten sam, o którym wspominałem na kanale tutaj, znaczy na moich socialach przy okazji dnia otwartego. Czekamy na przyjazd kolejki, ale ona dopiero o 10:00 rusza z Przeworska, także jeszcze chwilę to potrwa. Na razie pojazdów jest mało, jest troszeczkę, myślę, że tak około 11:00 będzie najwięcej. Idziemy zobaczyć, co jest, także przerzucam się na drugą stronę, w sensie kamerę przykręcam i lecimy. Co zwyczajnie nagrywać, tak i tym razem chcę pokazać Wam coś nieco, co się dzieje na zlocie Weterani Szos. Jest to zlot, który nie chciałbym puścić. Może uda mi się za rok pojawić na Klamocie, bo ani w tamtym roku nie byłem, w tym roku też nie będzie mi dane raczej być na Klamocie. Więc chociaż Weterani Szos, z którym się już właściwie utożsamiam, staram się nagłaśniać, pomagać organizatorowi, czyli Łukaszowi, w nagłośnieniu tego właśnie zlotu. Uważam, że warto na nim być. Dużo ciekawych pojazdów. Dobra, 3, 2, 1 i jesteśmy. Żuczki to są pojazdy, które często można spotkać na zlotach. Na razie to było ich dość sporo, to ich rublików. Tutaj mamy klekle kaczuszkę. Też dość ciekawy pojazd. Nie wiem, jaki to właściwie model, ale bardzo przyjemny. Sam jeździłem takim samochodem, był to pierwszy pojazd. Mój tata miał Mercedesa 208, czyli 2,3 pojemność, 80 koni. Tu jest kamper, wydaje mi się, że zabudowa na Mercedesie. W sumie mógłbym powiedzieć, że MB100, ale właściwie te same lampy są w kaczce. Tylko, że co ciekawe, kierunkowskazy do góry nogami, patrząc na kaczuchę. Ale ciekawy pojazd. Dzień dobry, oczkiem można rzucić do środka? Proszę bardzo. O. Tak, to jest na Mercedesie na kaczce. O, tak, właśnie widzę dyseczka. I jaki tu silnik? 2,4, czyli 70 koni. Tak. Piękne. A jedna kampera to wystarczy, bo tak, to jest. Nie musi jeździć. Pierwszy raz widzę. Ja tydzień wróć. Pierwszy raz widzę właściwie zabudowę na kaczce. No bo nie mam tutaj tak. Także mamy kaczuszkę. Dość ciekawa, już zabytkowa, jakby nie było. Szeroki wóz. Tak, tak, już rozmawiałeś. No, też widzę kolereczka piękna. No, stoi już 15 lat u mnie, to już zaraz nie. Mercedes-Benz, piękne. Można zobaczyć tą te drzwi? No, typowe niewiadowki, N126. Tutaj podpięta podwalucha, także to też ciekawostka, bo o. Jeep
Ciroki zdecydowanie jest lepszym pojazdem do ciągnięcia takiej przyczepy niż Fiat 126P czy tam 126L w tym przypadku. Mamy też przedstawiciela właściwie wołów roboczych, czyli transportera, to trójkę. Przez niektórych zwany tę dwójeczką. No i żuczek. I kolejna ta dwójeczka też ciekawa, tutaj akurat w wersji skrzyniowej. Double kabina. Figry 3. Idziemy dalej. Co tam ciekawego mają? Lekki przerywnik. Tak, nie wszyscy przyjeżdżają na kołach, niektórzy przywożą nowecie. Mamy tutaj przepiękną MZ-kę tropiczkę i drugie, nie wiem co to jest, ale ciekawe. Jest Tarnowa. Tak, mamy Ramzesa, także zapraszam na właściwie. Możecie spotkać żółtek. Właściciel szuka, ma jeszcze mamy 126 żółtka i tutaj właśnie Ramzesa. Jelczy, który miałem okazję ostatnio jeździć przy nagrywaniu teledysku dla Raptusa. Także wykorzystywał, mogliście Jelcza poznać właśnie na teledyskach u Raptusa. On się co roku na zlocie pojawia. Dzielnie służy, jeździ jak najbardziej. No i tutaj mamy stara 200. I też klasyka Mercedes Benz. No i oczywiście różne maszyny, także tu się dopiero wszystko rozstawia. Ciągniki rolnicze jeszcze zjadą. Dlatego ja na razie, o, jeszcze mamy Dniepra. Setor, który był widoczny na nagraniu promocyjnym slotu. No i jadą kolejne ciągniki rolnicze. Także jest to chyba jeden z niewielu zlotów, gdzie oprócz samochodów osobowych pojawiają się też maszyny rolnicze. Ciągniki, jest ich dość dużo. Widzicie? Już kilka stoi, jadą kolejne. Także też fajnie, chłopaki dają popisówkę. I to właściwie lubię najbardziej w tym zlocie, że jest taki dość ciekawy, bo obfituje nie tylko w pojazdy, w samochody osobowe, ale także właśnie w maszyny rolnicze. No, mamy nawet, widzę, kolejna ciężarówka, jakoś przeoczyłem, także mamy jeszcze skanie, więc w tym roku na pewno więcej tych pojazdów ciężarowych jest. Czekamy na ogórka, który ma w sumie dojechać, także wracamy za chwilę. Już się zjechało trochę pojazdów, Borewicze, stare Volvo, Lincoln, różne inne. Ale w tym roku naprawdę zlot jest wyjątkowy. Jest dużo więcej pojazdów i ciężarowych, i maszyn rolniczych. Także jest ciekawie. Mamy nawet kombajn, także to też ciekawostka. Jest ciekawie, na pewno. Mamy Warszawę M20, Vectre, Peugeota 405, ale do tego wrócę za chwilę. Natomiast patrzcie tutaj, co jedzie. Bardzo. Żuczek. Tak. Jest ciekawie na pewno. Jest na pewno. Słuchajcie, nie ma drugiego takiego zlotu na Podkarpaciu, który zgromadziłby tak dużo maszyn rolniczych, ciągników, na które niektórzy mówią traktory. Widzicie, jest ich jeszcze więcej niż w tamtym roku. Także jest na pewno ciekawie. Już typowy duży Fiat ala zmiennicy. Także to też taka ciekawostka. Jest godzina 10, zjeżdża się ich od groma, na pewno.
więcej jest niż było w tamtym roku. Widzicie, patrzcie, co tutaj się dzieje. Jest po prostu pisty Saigon. Jadą, jadą, końca nie widać, także jest dość ciekawie. Zjechali się nie tylko z Dynowa, ale też i z okolic, z Podrzeszowa, ciągniki rolnicze. Także w tym roku będzie na pewno najciekawszy ze wszystkich zlotów, jakie były, czyli czwarta edycja zlotu Weteranichos. Na pewno zapisze się w kartach historii zlotów pojazdów zabytkowych. Dużą frekwencją maszyn rolniczych, pojazdów ciężarowych i przede wszystkim wizytą kolejki wąskotorowej po Burzanie. Także zakorkował się wjazd na teren ośrodka Błękitny Sam, co nie powinno dziwić, ponieważ bardzo dużo pojazdów, bardzo dużo Fiatów, także już jest ich kilka, ale pojawiają się też i młodsze pojazdy. Mamy tutaj Ładę, znaną też jako Fiat 124, znaczy tutaj akurat Ładę, no ale to tak, to taka kombinacja. Mamy Żuczków dość dużo. Chevrolet. Godzina 10:33, także oficjalnie zlot trwa od 36 minut, ale już od 9 auta się zostały. W tym momencie plac jest praktycznie zapełniony. Ten główny jeszcze na pocztę są miejsca. Mnóstwo motocykli, mnóstwo pojazdów, maszyn rolniczych. Trwają pokazy strażaków, którzy zbierają pieniądze na Wojtka, tak jak i zbierali podczas drugiego dnia otwartego zajezdni. Także idę zobaczyć, co się tam dzieje. Wiem, że masakrowali ciągnikiem Focusa. W tym momencie się mają gdzieś tam bawić, go rozcinać. Także idę zobaczyć, co się dzieje. Zaraz wam pokażę samochody, czekam, aż się zjadą, żeby plac był zapełniony. Bardzo dużo motocyklistów przyjechało. Dobra, mamy Focusa, widzicie mnóstwo maszyn rolniczych, które stoją samochody. W tamtym roku stałem tutaj Peugeotem, w tym roku przyjechaliśmy dużo wcześniej. Tu stoją motocykle, jak widzicie, bardzo dużo tych motocykli. Ale to motocykliści przyjechali pooglądać, co się dzieje. Za chwilę to będzie zapłynione tutaj na te tory, od tamtej strony wjedzie kolejka wąskotorowa po Burzanin. Także na to też czekamy, myślę, że to taka ciekawostka będzie. No i co, czekamy właściwie w tym momencie na ogórka, który lada chwilę ma się pojawić. Aż się dziwię, że jeszcze nie przyjechał. Także myślę, że już za niedługo będzie. Jestem akurat przed terenem ośrodka, czyli przy bramie wjazdowej. Mnóstwo pojazdów, tak jak już wspominałem. Tutaj dziewczyny rozdające pakiety startowe, wodę, naklejki i tak dalej. Także o, pokażę wam naklejeczkę. Zaraz oddam. Tu jest naklejeczka. Każdy właściwie dostaje. Mnóstwo pojazdów, mnóstwo motocykli, o czym już mówiłem wcześniej. Są też i wystawione, tak jak ja na przykład wystawiam Luśkę. Tu jest sprzedanie Honda. Mnóstwo ludzi już odwiedzających, mimo wczesnej godziny. Można też kupić jakieś drewniane loty. Oczywiście dość duża strefa gastro, czyli można coś zjeść. Wypić chłodny napój bezalkoholowy, który właśnie też dość dobrze się sprzedaje ze względu na pogodę. Teraz wam pokażę generalnie plac po lewej stronie, ponieważ już jest zapełniony i nic się nie da wcisnąć, także jesteśmy, mamy Volkswagena Polo, Citroena 2CV, z całego bywalca rzeszowskich klasyków nocą, Skoda Octavię, Żuczka, kolejną Polówkę, Golfa 4 Cabrio, który już właściwie no ma zadatek na Youngtimera. Właściwie pojazd, który był też rok temu, tu już kojarzę w sumie po tablicy, czyli Mercedesa W123. Rok temu gościł tutaj, ja go też pokazywałem. BMW. Widzicie? Mamy BMW E20 chyba 1. A w każdym razie starą tutaj E36 Cabrio. Dynowską Garbuskę, czyli Warszawę M20. Auto, które gościło między innymi, znaczy było jednym z pojazdów na
na nagraniu promującym właśnie zlot weteranów SOS. O, komuś się władowałem w kadr. Syrena 105. Też widzę, bardzo ładnie odrestaurowana. Fiat Panda 4x4, czyli też wóz, który już widywałem. Chevrolet, którego widzieliście podczas nagrania zjazdu. Typowa amerykańska motoryzacja. Łada. Druga Łada. Tu jest chyba Łada 1300 2107. Dwa Fiaty 125P. Żuczek skrzyniowy. Co ciekawe, jeszcze na czarnych tablicach. Także to też, już mówię, rarytas. Ktoś nawet wydaje się w dobrym stanie. Chyba normalnie na co dzień służy, patrząc na skrzynię. Dobra. Idziemy dalej. Co tam ciekawego? Kolejny kredens. 206 Cabrio. Volkswagen Garbus. Fiat 125P w wersji zmiennicy. Kaczuszka rzeszowska, czyli auto, które też na RKN-ach widujecie. Maluszek. Pojazd, których jest mało, czyli Polonez Kombi. I tutaj mamy Nissan. Nie Luna, tylko on się nazywa Laurel właśnie. Tak. Dość ciekawy pojazd, jeszcze kilka miejsc tu jest. Idziemy na drugą stronę. Kolejny pojazd rzeszowskich klasyków nocą, czyli Trabant. Mamy tutaj kryjóweczkę, co ciekawe. Jakaś wersja elektryczna widzę. A to ciekawostka. Renault Clio. Na prąd. No elektryk. No właśnie widzę. 97 rok. Ale w pełni elektryczny. Jaki ma zasięg? Teraz ma taki górka, jak około 30 km będzie miał. A skąd to przyjechałeś nim? Ja tu jestem. Ale produkowany tylko na stację. A ile się go ładuje? 3 godziny. 3 godziny i zasięgu ma po górkach 30 km, nie? Czyli co, baterie już pewnie słabe, nie? To 30 jakie baterie? No to tak. Oryginalne baterie, 97 z pasiaki. No niezłe, nieźle. W środku to sama, tylko że automat. A tak to pełny automat. A tak to normalna kryjówka. Tak. Tyle, że ten. 49 tysięcy. O! 49 tysięcy przejechane. Tak. Jestem drugim właścicielem. Jaki był koszt zakupu takiego auta, jeśli to nie tajemnica? A, to też tajemnica. No dobra, okej. Pewnie nie mało, nie? Nie, właśnie w drugą stronę. No ciekawe. Można powiedzieć, że ja tu dostałem od znajomego szwena. No to fajnie. A widzicie, taka ciekawostka, elektryczne Clio. Dobra. Trabant. Duży Fiat. Czyli Fiat 125P. Volvo 144. Lincoln Continental w wersji Town Car. Pojazd, który gościł też już na rzeszowskich klasykach nocą. Ford, nie pamiętam jaki model, chyba Convertible XL, o ile mi pamięć nie myli, ale pewności nie mam. Także to. Kolejny w sumie poldolot. Poldolotów tutaj bardzo dużo. Tutaj w ogóle widzę, tutaj akurat Polonezy z Gorlic przyjechały. Bardzo ładny Polonez, chyba z pakietem Oricari. Już z końcówki produkcji widzę nawet Atu Plus. Przecież nie Plus, ale Atu. Tak. Mamy Borewicza i to patrzcie. 2000. Jaguar. Pojazdów bardzo dużo, jeszcze cały czas się zjeżdżają. Tutaj już mówię, miejsca na placu nie ma, także ja Wam staram się pokazać mniej więcej. Kolejna BMW 3, Mercedes W124, 201 bodajże. O,
Już patrzcie, YKR, czyli pierwszy samochód z podkarpackim znacznikiem z literką Y zamiast R, czyli w Krośnie się już skończyły tablice zabytkowe normalne RKR. Jedziemy dalej. Mamy Warszawę M20. Kolejny Fiat 125, tylko tutaj jeszcze licencyjny, czyli z pierwszych lat produkcji. Chromowany, także przypuszczalnie może być to wersja nawet 1300. Bardzo ładnie zachowany. Ile ma przebiegu? 61 tysięcy. Ciekawe tylko, czy 61, czy 161. Bardzo ciekawa przyczepa. Zobaczcie sobie. Także też kolejny ciekawy eksponat. Przyczepa Trump. Peugeot 405. Jeszcze na czarnych tablicach. Vectra A. I lecimy dalej. Także nagranie wyjdzie trochę długie. Przykro mi bardzo. Wiem, że najlepiej się ogląda krótkie nagrania, no ale w tym przypadku się nie da. Mamy Fiata 125 Special, czyli oryginalnego Fiata 125 włoskiego. Widzicie, w bardzo ładnym stanie. W tamtym roku był na zlocie brązowy z Przemyśla, taki troszeczkę przyniszczony. Tutaj jest w idealnym stanie, który ma pełną galanterię, nic mu nie brakuje. Ford T. Także się dzieje na pewno. Dobra, idziemy dalej. Motocykle, których też jest bardzo dużo. O, kolejny wóz z weteranów. W tamtym roku nie było aż tyle motocykli. Zmieściły się wszystkie pod wiatą. W tym roku dopisało tak dużo motocykli, że no jednak musiały wyjść poza wiatę, bo jest też strefa gastro pod wiatą. Także wszelkie maści, Junaki, WS-ki, Romety, CZ-y, WFM-ki, WS-ki, BMW oraz różne inne. Niestety przez zbyt głośną muzykę musiałem dograć głos, ponieważ YouTube by mnie wyciszył. Druga sprawa, wiejący wiatr i głośno rozmawiający ludzie zagłuszali. No więc wyjątkowo akurat w tym roku trzy rzędy motocykli pod wiatą, oprócz tego motocykla, który był widziany już wcześniej. Różnej produkcji jak Velorex, Java, WSK, WFMK, MZK, BMW, Urale, Dniepr i masę innych motocykli. A tutaj mam już Corvette C4, Fiata 132, czyli samochód, który też już można było spotkać na zlocie. Tego samochodu akurat Wam przedstawiać nie muszę, czyli moja Lancia Volga, czarna, postrach dzieci z czasów PRL-u, Mercedes 190, Audi 80 B3, Citroen XM Kombi w wersji Caravan, Mercedes W140, czyli S-klasa, tutaj Mercedes W210, tak zwany okular, Polo Nescaro, Mercedes W124, czyli tak zwany Clean, i Peugeot, który już gościł na moim kanale, czyli kiedyś samochód należący do Szymona, obecnie właścicielem jest Sławek. Dobra, jesteśmy na drugiej części placu, tamto już zwiedziłem, tutaj już Wam pokazywałem rządek po lewej, teraz rządek po prawej. Mazda 323F, maluszek z ładnym znaczkiem FSM-u. Tutaj widzicie, o, startuje właśnie helikopter. Tak, jest to kolejna atrakcja z lotu. Można sobie wykupić przelot helikopterem. To też taka ciekawostka. Mamy Alfa 33. Tak, Alfa 33. O. Nie wiem, czy widać na nagraniu, jak się właśnie helikopter unosi. Także kolejna atrakcja. Tu mamy Alfa 33. Dość dużo maluchów, jak co roku. No są to jakby nie było najtańsze, można powiedzieć, Youngtimery. W miarę jeszcze w zasięgu. Ale tutaj mam akurat dwa zmielca. BMW Z3, także tu już też jest Youngtimer. Volkswagen Golf 2 z 90 roku. W bardzo ładnej wersji, na szerokich zderzaczkach, także bardzo, bardzo ładny. Ile to ma przejechane? 320 tysięcy, zacnie. Ale wersja z szyberdaszkiem. Maluch FL, Maluch EL. O, nawet widzę, jest konto na Instagramie. Proszę bardzo. Volkswagen Scirocco MK2. To jest chyba Lincoln. Tak.
a Oldsmobile, o. Mercedes W123, czyli popularna beczka, Citroen BX, Renault Clio 5, przepraszam, co ja mówię, Renault 5, akurat drugiej generacji, czyli już wersja, albo to jest Polif, nie wiem, no w każdym razie już Clio 5, tak, druga buda, wersja 5-drzwiowa, czyli ta akurat rzadziej spotykana. Cześć Andrzeju! Tak jak mówiłem, dużo maluchów, Polones Haro plus Mercedes W124, kolejny widzę z wyznacznikiem, już z nowymi tablicami. Trabant. Nie, to jest Karo. Toyota Celica Cabrio, Mercedes SLK. To jest chyba Willys, ale nie jestem pewien, albo jakaś CJ-tka. Volkswagen T4 Synchro, też jakiejś takiej ciekawej wersji. Żuczki, żuczków dużo i ogrom maszyn rolniczych. Także zaraz będę do Was wracał, jak się jeszcze trochę pojazdów zjedzie. Tu widzicie, co się dzieje, mnóstwo tych maszyn. Mnóstwo ludzi, mnóstwo maszyn rolniczych. Mamy nawet kombajn z zamontowanym headerem, chociaż wcześniej go, jak widzieliście na nagraniu, przyjechał ze zdemontowanym headerem. Ciągnął go właśnie Ursus C360. Także widzicie, da się. Jest i on. Jedyny autobus na zlocie, tak jak mówiłem, tutaj jeszcze ciekawostka, przyjechał z przyczepą Jelcz, czyli Jelcz 043 z przyczepą P01. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, no nawet nie dali tutaj kierowcy zaparkować i finalnie w sumie chyba już zostanie w tym miejscu, bo nie ma jak się przestawić, także chyba już tak zostanie. Ale może tutaj dobrze, widzicie, ile ludzi, mnóstwo samochodów, a mimo to najwięcej osób interesuje się tym ogórkiem. Mamy godzinę 11.48, plac już jest pełny, mnóstwo żuków, fiatów, polonezów. Japońskiej motoryzacji też jest troszkę, między innymi Toyota Corolla, Toyota Celica, Ursusy, Zetory, Gwiazda, w sumie największa, czyli pogórzanie ma wjechać za niedługo, ale na chwilę obecną największym zainteresowaniem cieszy się widoczne z tyłu ogórek, to akurat przyczepa Jelcz P01. Samochodów jest mnóstwo, także przełączam ekran na kamerę na drugą stronę. Bardzo dużo ludzi, więcej niż w tamtym roku na pewno, więcej pojazdów, brakuje miejsca, także myślę, że przerosło to najśmielsze oczekiwania organizatora. I tutaj chwilę czemu, bo naprawdę wszystko jest fajnie zarządzane, były pokazy strażaków, którzy właśnie zmasakrowali samochód, jak widzicie. Wow. Panowie strażacy zmaltretowali wóz. Dobra. Mamy mnóstwo samochodów, widzicie. Już właściwie w tamtym roku motocykle były ustawiane tylko pod dachem, teraz są i poza dachem. Mamy samochody. Jest ich bardzo dużo, tak jak widzicie. Samochody, które można spotkać na co dzień w Rzeszowie, na rzeszowskich klasykach nocą. Chociaż też zjechało się mnóstwo właściwie z Podkarpacia, nie tylko z okolic Dynowa czy Rzeszowa. Także widzicie, jest tego dość sporo. Także uważam na chwilę obecną, mogę powiedzieć, że zlot się udał. Brakuje miejsca, dobra, jesteśmy. Kolejne wozy, plac już pełny, nie ma gdzie stawać, także tak jak już wspominałem, zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, a lada chwila na teren zlotu wjedzie kolejka wąskotorowa, czyli skład Pogórzanin. Także właśnie idę obserwować. A kto to tam siedzi?
Cześć Zajawka! Mamy kolej wąskotorową, obok jest ogórek, możliwość przejechania się z wyżką, ludzi dość dużo, kolejku przyjechało około 300 osób, także też taka ciekawa atrakcja. Pięknie. Oprócz atrakcji właśnie jak wręczanie nagród w różnych dziedzinach, kategoriach, mamy tutaj zwyżkę, którą można się przejechać, tam gdzieś jest na górze, jest złożona teraz. Można się przelecieć helikopterem i oczywiście wjechała kolejka wąskotorowa po Grzaniu, co już widzieliście na nagraniu. Także to jest takie fajne właśnie, że oprócz lokomotywy jest ogórek z przyczepą, czyli takie dwa pociągi można powiedzieć. Jest godzina 14:28, powoli szykuje się do powrotu do domu. Na noc idę do pracy, natomiast samochodów jest jeszcze sporo, trochę ludzi uciekło, przez to, że zaczyna kropić. Ale i tak jest nadal dużo oglądających, także ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nagrania. Do zobaczenia!